Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry niektórym. Witam razem z kotem. Cześć koty. Cześć, powiedz kot cokolwiek. Kot nie chce powiedzieć. Tak się zresztą ciebie nie trzyma, jak słyszałem, także trudno kitka. Tak będzie. Czekaj, muszę trochę, bo muszę się wyłączyć tu z czymś. O, już jestem. Także raz jeszcze dobry wieczór i zaczynamy. No, cześć kot. Przywitaj się. No już jak chcesz, to idź sobie. Chcesz, to idź sobie po prostu już. Dobra. Proszę Państwa, zacznę od tego, od takiej uwagi, że ktoś tutaj mówił mi o muzyce, więc sobie tak przypomniałem, że jest taki, był kiedyś taki zespół Bachman Turner Overdrive, zwany BTO. Świetna muzyka, proszę Państwa. Tak samo jak wspaniały jest również Edgar Winter i Stevie Lukather. Jest taki koncert z Live and North Sea Jazz Festival. Wspaniały live w ogóle, kapitalny koncert. Warto to, tego sobie posłuchać, proszę Państwa. To stara muzyka. No niestety. No oczywiście potem to można dopełnić Ten Years After z Cricklewood Green albo Recorded Live ze wspaniałym I Can't Keep From Crying Sometimes Extension on a C Chord, chyba tak to się nazywa tam. Także warto to tego posłuchać. Elvin Lee, Edgar Winter, Steve Lukather. Kapitalni po prostu, kapitalni proszę Państwa. A jakbyście się dziwili na mojego stroju, to powiem wprost, ponieważ tutaj niektórzy z Urzędem Skarbowym na czele i tego uważają, że ja cały swój majątek umieściłem w raju podatkowym i teraz mieszkam sobie w chycie za kupę milionów gdzieś tam, to jestem w swoim stroju roboczym, niedawno zresztą wróciłem z pracy. Pracuję na budowie, co widać zresztą po mnie. I nie ma najmniejszego problemu. I bardzo się z tego powodu cieszę. Przynajmniej na chleb sobie zarobię. No, a dużo więcej nie, ale na chleb sobie zarobię. Jeszcze tylko niestety jest problem z rodziną, mieszkaniem i wszystkimi. No ale nieważne. Jakoś sobie z tym wszystkim poradzimy. Dobra, proszę Państwa. Chciałem zrobić tą KHT tylko teoretyczną, no, ale no niestety muszę się do czegoś odnieść, proszę Państwa. Muszę się odnieść, bo jak widzimy, wszystko jest w porządku według urzędników wszelkiego rodzaju różnych dziwnych państwowych, niepaństwowych. A dziecko nie żyje, prawda? W ogóle nie wiem, proszę Państwa, co się stało w Polakami, co się stało w Polsce i proszę mi nie mówić, że kiedyś o tym nie mówiono i tak dalej, bo to co jest coś straszne. Proszę Państwa, kilka dni temu, co mieliśmy zabójstwo dziesięciolatki. Potem, parę dni później, dziewięciomiesięczne dziecko nie żyje. Wczoraj przeczytałem news z przerażeniem, że pod Warszawą znaleziono kilkutygodniowe niemowlę przy zwłokach zamordowanej matki. Proszę Państwa, to jest przerażające. To jest przerażające. A teraz patrząc, co się stało z Polakami. Kto wykopał ten rów? Dlaczego się tak nienawidzimy i o co tu wszystkim chodzi? Po prostu. Pani Wero Kamińska, wiem, szczególnie jak się ma 62 lata i nigdy się w życiu nie pracowało fizycznie i ma się dwie lewe ręce do robót manualnych i tak samo, to ma pan rację. Żadna praca nie hańbi. Ja o tym wiem. Właśnie. I szczególnie, kiedy nie wiadomo, jak długo człowiek wytrzyma ten wysiłek, do którego nie jest przyzwyczajony, co nie oznacza, że nie pracował ciężko, ale w inny sposób. Oczywiście Państwo tutaj będą pytać, Witek z Zimoni, jak Pan skomentuje wyrok polskiego sądu skazującego Polaka de facto, to nie de facto szpiegostwo, tylko szpiegostwo, proszę Państwa. Rzeczywiście za szpiegostwo, no to cóż, to jest normalne. Sprawa polega na zupełnie czym innym. Ponieważ, proszę Państwa, no tak jest, jeżeli nas szpiegują, to my też szpiegujemy, my łapiemy szpiegów, oni też łapią szpiegów, to jest normalne w tym świecie. Przynajmniej w moim byłym świecie to całkiem było normalne i to jest wkalkulowane w koszta, ta gra jest wkalkulowana w koszta po prostu. Tylko że kwestia teraz, jakiej pomocy udzieli temu Polakowi nasze państwo, w jaki sposób, bo jak pamiętam,
w sytuacji na przykład Mariana Zakarskiego, czy również w sytuacji Celegrata, czy innych zamkniętych w Polsce szpiegów kiedyś, niemieckich czy amerykańskich. Kraje, dla których oni szpiegowali, udzielały ogromnej pomocy i były pewne zasady. Nie wiem, czy te zasady istnieją teraz. Tak się dzieje. Nie wiem, po prostu nie wiem. Nie wiem, proszę Państwa, więc może zobaczymy. Mam nadzieję zresztą, chociaż jestem pełen obaw, bo patrząc po żołnierzach z Langarhel, czy o sprawie tej pani major, która chciała pomóc komuś tam więzionemu, jak to się dla niej skończyło, nie wiem, jak to wygląda. I tu przyjdę do jeszcze jednej rzeczy, bo to, że ogłoszenie agencji wywiadu ukazało się w prasie i oficjalnie, nie jest nic dziwnego, bo zarówno CIA się ogłaszała się MI6 i różne inne organizacje też się ogłaszają w prasie. Tylko w tym ogłoszeniu jest taka głupota, że praca za granicą jest nielegalna. Oczywiście, że jest nielegalna, ponieważ jest to wywiad. Wywiad jest nielegalny w innych krajach. To jest oczywiste, tylko po co o tym pisać? Napisanie to od razu jest przyznaniem się, że pracownicy agencji wywiadu, nawet jeżeli pojadą prywatnie czy oficjalnie, gdziekolwiek, wykonują pracę nielegalną, w związku z czym podlegają miejscowej karze. To jest bez sensu. Ten, co to pisał, to nie pomyślał w ogóle i jest wariat. No, właśnie. Anno, wydala się tylko tych, którzy mają immunitet, ewentualnie oficerów. Natomiast ten, kto nie ma immunitetu, a tu człowiek nie miał immunitetu, no niestety będzie odpowiadał. To jest wkalkulowane w koszta to ryzyko. Ja również ryzykowałem, jeżdżąc na lewym paszporcie, czy będąc nieoficjalnie szpiegując zarówno w krajach natowskich, jak i później, także przykro mi. Tak to jest po prostu. No. I tak to by było na tyle, bo nie ma co dyskutować, za mało wiem na ten temat. Rosjanie, skoro się zdecydowali ujawnić, osądzić i tak dalej, musieli go złapać na, nie wiem, na środkach łączności, może na jakichś tych, może mają jakieś dowody. Najprawdopodobniej tak, bo nie sądzę, żeby zaryzykowali robić taką sprawę, a widocznie coś tam było rzeczywiście w tym wszystkim. No to zobaczymy po prostu. Zobaczymy. Natomiast wracając do tego mojego początku, rzeczywiście, proszę Państwa, nie wiem, co się stało. Krąży mi po głowie taki wiersz, który będzie się zaczynał, wiersz, może tekst piosenki, jeżeli ktoś napisze muzykę do tego oczywiście, bo sądzę, że nie ma mi kto w tej chwili, że Krzysiek się zbiesił i chyba nie będzie już pisał muzyki, to znaczy nie zbiesił, nie ma czasu na to, za tym ja jestem gdzie indziej, wyjechałem za granicę, to wiele rzeczy zmieniło, więc to też prawda, który będzie się zaczynał, co się stało z Polakami po prostu i coście zrobili z Polakami w ogóle, bo tak trzeba podać, bo potem patrząc na to wszystko i słuchając tych polityków wszystkich opcji, twierdzę, że szkoda mi tego faceta. Szpiegował. Pentuer 1000, czyli amatorszczyzna. Co amatorszczyzną? Złapanie tego szpiega? Nie amatorszczyzna, dlatego że no, pożegnany kontrwywiad rosyjski jest tak samo dobry, jak i nasz. Powinien być. Znaczy, jakbyśmy mieli, myśmy łapali, oni też łapali. Mapią to normalne. To kontrwywiad po prostu. Właśnie, więc to jest, proszę Państwa, coś takiego, że to jest coś takiego. Wkalkulowane w koszt, nawet nie chcę tego komentować, przecież oczywiście każde źródło, każdego agenta, każdego szpiega się szkoli na postępowanie na wypadek wpadki. Zapewnia się o pomocy państwa. W wielu wypadkach to nie są tylko tylko słowa i jeszcze raz słowa, tylko tak się dzieje rzeczywiście. Także proszę Państwa, poczekamy, zobaczymy. Zobaczymy. Jak to wygląda, to moje zdanie na ten temat się absolutnie nie liczy. Ja osobiście uważam, że Polacy zadzwonią do Amerykanów i poproszą o pomoc w tej chwili. No nieważne. No. Anno, szpiegów się nie demaskuje, tylko czeka się o tej chwili, obserwuje, jakie Anno, tak pan uważa, pracował pan tam kiedyś? Bo ja panu powiem, że się również i demaskuje. W wielu przypadkach się po prostu demaskuje i nie czeka się. Jeżeli nie warto czekać, po prostu. Czasami warto zdemaskować, co wiele lepiej. To jest także prewencja, w tym są jakieś pewne kwestie polityczne, inne rzeczy i to robi każdy kraj na świecie. Więc proszę mi nie mówić takiej bzdury, bo
Mało, bo jak ktoś nie wie, jak to się robi. To tak samo jak po tej słynnej sprawie, jak mogli wydalić. Jak mogli wydalić, trzeba było tych szpiegów, to błąd i tak dalej. I to mówił również Barcikowski, i to mówił również Siemiątkowski, tylko jak na moje proste pytanie. Dobrze, wydaliliśmy 9, ujawniliśmy 27. Czy on sobie wyobraża kontrolę 27 osób przez 24 godziny na dobę? Da mi takie pieniądze? Da mi takie pieniądze? No to wtedy cisza. I mówię, demagogia. I znowu, no tak, bo trzeba było ich przewerbować. Kogo przewerbowywać? Nie wszystkich się da przewerbować. Po prostu. No. Więc bez sensu. Więc to bez sensu. Trzeba myśleć przede wszystkim o tym, ale i trzeba coś wiedzieć na temat tych służb, zanim się coś powie. Proszę się Anną nie obrażać na ten temat, dlatego że w tej chwili tak się składa, że jedyną, że państwo na ogół wierzą nie takim jak ja, tylko głównie wierzą jakimś pseudodziennikarzom śledzącym bzdury na podstawie tego, co im jakaś sierżancina czy jakiś kierowca pracujący przy WSI powiedział, a znam takiego dziennikarza, ewentualnie jakiś facet, który ładuje tego dziennikarza jak tylko może i on pisze bzdury i w ogóle i w życiu, a ten facet w życiu z piętnastką nie biegał i nie wie, co to jest. Ewentualnie wierzą państwo idiotycznym filmom i idiotycznym reżyserom. Proszę wybaczyć, że ja nie obrażam państwa, ale tak to jest. Tak to niestety jest. Więc ja trochę, nie patrząc na to, medialnych, tak, a no bo tak, bo dziennikarz tak napisał, tak, to niech przewerbuje, niech spróbuje przewerbować kogoś, a są ludzie, których się nie da przewerbować i się nie przewerbuje w ogóle. Nie ma sensu. Nie ma sensu, jak już powiedziałem. Do pewnego momentu można to wszystko kontrolować, w pewnym momencie niestety trzeba już podjąć decyzję. Albo neutralizujemy, albo zamykamy, albo robimy wszystko, by facet sobie wyjechał i zaprzestał działalności. Tak jest, proszę państwa, tak jest w tym świecie i to każdy państwu powie, bo istnieje coś takiego jak ekonomia operacyjna, jak inne różne rzeczy zupełnie zewnętrzne, o których się nawet nie pisze, bilans strat i zysków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, proszę państwa. Natomiast naprawdę, jak państwo chcą, mogą państwo wierzyć mnie. Ja powiedziałem, ja nie jestem, to nie jest przyjemna, milutka telewizja, ja jestem w roboczym, brudnym stroju, to wszystko jest źle ustawione. Złe światło, tu się odbija, tam się wybija, tu coś pada, tu zły kadr i tak dalej, i tak dalej. Mam to gdzieś, jak ktoś chce piękną, ładną telewizję, proszę się natychmiast przełączyć i nie oglądać mi tutaj, dobra? I nie obróćcie się, nie obraźcie się, nie obrażajcie się państwo, właśnie. Damian, że ta, czy co pan wie o sprawie Jakimi Szyda? No właśnie. Rozmowa w tej chwili dotyczy tylko krótko, chciałem powiedzieć, bo już nie chcę na ten temat mówić. Nie chcę mówić na ten temat, naprawdę za mało wiem, no jest tylko komunikat i ewidentnie Rosjanie zrobili szopkę propagandową z tego. Każdy zresztą by zrobił, moim zdaniem, kraj na świecie, jakby coś takiego miał. Rosjanie też zrobią, także wiecie państwo. Także dajmy sobie święty spokój na razie z tym. Poczekajmy, zobaczymy, co będzie. Sądzę, że powinno dojść do jakiejś wymiany. Nie wiem, ile Rosjanie zażądają. Być może Rosjanie już mają na celu, kogo trzeba wymienić. W wielu wypadkach, jak na Zagalskiego składał się cały Układ Warszawski, tak i całe NATO może się złożyć. To zależy. Coś mi się zresztą wydaje, że w tle jest tu jeszcze coś innego, ale nie będę mówił tego właśnie, co jest jeszcze w tym tle. Właśnie tego nie powiem, chociaż tu zaraz wszyscy zaczną na mnie wrzeszczeć, bo robię czysto wywiadowczą audycję. Będę mówił o bazach werbunkowych, trochę teorii państwu powiem, co to jest. Na czym to polega i co to znaczy w ogóle baza werburkowa, jak to wywiad traktuje, jak my to patrzymy z punktu widzenia kontrwywiadu, z kontrwywiadu także. Także, a w tej sprawie nie chcę się już dalej wypowiadać, chociaż widzę, wydaje mi się, że widzę, co jest w tle i jakoś dziwnie jestem spokojny, że tego Polaka, że długo nie posieci. Może dlatego, że widzę, co jest w tle po prostu. I tylko tyle powiem, że nie dzięki Polakom, a wydaje mi się, że Rosjanie o tym także też wiedzą, ale o tym nie będziemy mówić. Dobra. Proszę państwa, zacznijmy od tego. Każdemu się państwa wydaje, oglądając te głupie filmy, że wywiad to jest taka instytucja, która chodzi po ulicy i szuka ludzi do werbunku i werbuje każdego. Z książki telefonicznej i tak dalej. No niestety...
w wielu przypadkach było to, co nawet w latach 80. było na jakość, na ilość, nie na jakość, to jest bzdurą. Tak naprawdę to w wypadku wywiadu, przynajmniej ten wywiad, który był, nigdy w życiu nie było tak, ile ma źródeł, żeby werbować, ile kto ma źródeł, tyle źródeł to jest lepszy, bo ktoś ma więcej źródeł. Bo mało kto się zastanawia nad tym, że każde źródło to jest masa pracy, bo to trzeba źródło obsługiwać, zabezpieczyć, trzeba zrobić pełną infrastrukturę i tak dalej, przy dwóch, trzech źródłach, proszę mi wierzyć, to nie ma czasu nawet na sobotę i niedzielę. Tak to jest. Nie, panie Krzysztofie, raczej nie sfabrytykowały, raczej jest to, ja raczej przekazują coś komuś i już. I to jest raz. Następne, i w związku z czym tworzy się wszystko generalnie w teorii, przynajmniej w teorii, i tak działają dobre wywiady. Bierze się, werbuje się ludzi tylko w określonym celu. Nie po to, aby mieć szpiegów, tylko po to, żeby mieć, ale po to tylko, żeby, ale w określonym celu. I tak jak w kontrwywiadzie jest bardzo ważne pojęcie obiekt. Obiektem, proszę Państwa, może być wszystko. Obiektem może być zarówno osoba fizyczna, taki Wroński na przykład. Obiektem może być mój kot, jeżeli nagle będzie wzbudził zainteresowanie wywiadowcze. Obiektem może być miejsce, mieszkanie, dom, miasto, instytucja i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście istnieją stałe obiekty. Do tych stałych obiektów należą instytucje, którymi się interesują obce wywiady, wszelkiego rodzaju instytucje państwowe, przede wszystkim służby specjalne, wojsko, partie polityczne. To są także są obiekty, proszę Państwa. I opracowuje się, każdy wywiad opracowuje się metodykę dojścia do tego obiektu. A dojścia do tego obiektu można to zrobić za pomocą środków technicznych oczywiście, ale je zostawmy na boku. Chociaż to też się wiąże z bazą werbunkową, bo czasami, żeby umieścić i wprowadzić środki techniczne do obiektu, bądź też wokoło obiektu, trzeba mieć określone źródła. By na przykład włamać się do systemu obiektu komputerowego, to nie trzeba mieć hakerów u siebie, ale trzeba mieć na przykład jakąś panią Zosię, która udostępni nazwę i hasło użytkownika. Bardzo często, więc trzeba mieć źródło, ale to wszystko się dzieje dzieje się w ramach tych baz werbunkowych. Więc tworzyło się pojęcie baza werbunkowa. Baza werbunkowa to jest po prostu grono ludzi, grono osób, które ma bezpośrednie bądź pośrednie dojście do obiektu będącego w zainteresowaniu wywiadu. Ja mówię teoretycznie, to wszystko zależy jeszcze, jakie zainteresowania ma dany wywiad. Powiedziałem, mogą być pewne stałe, a więc instytucje centralne, instytucje samorządowe, służby specjalne, czy też nawet nie do zawsze policja, ale służby specjalne, czy też wojsko. To będą pewne stałe obiekty. I partie polityczne również mogą dojść w tym momencie jako stałe obiekty. A i powiedzmy, jest taki obiekt, nazwijmy, no nie wiem, niech ten obiekt się nazywa X. Więc najpierw wywiad obserwuje ten obiekt, patrząc, starając się stworzyć bazę werbunkową, czyli określić grupę ludzi, które pozwolą mu zajrzeć, dotrzeć do obiektu. To dotarcie może być, jak już powiedziałem, pośrednie bądź bezpośrednie. Na przykład poprzez rodziny osób dochodzących do obiektu, wchodzących do obiektu, czy też przyjaciół, bo powiedzmy, że jest jakiś punkt i ktoś pracuje w danym punkcie, czy w danym obiekcie X w tym momencie. No, ja wiem, że Państwo interesuje w tej chwili generalnie. Anno, co to jest socjotechnika, do mnie Pan mówi? Ja Państwa interesuje, ile jest stopni, prawda? Dobrze. Jeżeli Państwo nie interesuje to, co ja mówię, no to proszę odejść, bo widzę, że wszystkich interesuje wszystko, tylko nie to, co ja mówię. To bardzo się cieszę, proszę Państwa. Jestem już trochę złośliwy jak nauczyciel, ale trudno. I tak powiedzą, że zdradzam tajemnicę. No więc mamy ten punkt X i powiedzmy, że wywiad dochodzi do wniosku, że jest jakiś Kowalski, który jest, bywa na imieninach raz do roku u Malinowskiego, który pracuje w tym obiekcie. W związku z czym Kowalski wchodzi w bazę, w szeroką bazę werbunkową osób mających pośrednie dotarcie, bo przez Malinowskiego. Więc jeżeli zwerbujemy Malinowskiego czy Kowalskiego, dotrzemy do Malinowskiego. Rozumiecie Państwo?
dotrzemy do Malinowskiego. Malinowski w jakiś sposób, przede wszystkim opracujemy sobie Malinowskiego, jaki, co on lubi i tak dalej. Dowiemy się dokładnie, jaka jest jego funkcja w obiekcie poprzez właśnie tego dochodzącego Kowalskiego. I na tym, w tym momencie Kowalski jest tylko potrzebny do tego nam, tej bazie werbunkowej, szerokiej bazie werbunkowej, potrzebny jest nam do tego, aby dotrzeć do człowieka, który rzeczywiście jest w obiekcie. Z tego wszystkiego, proszę Państwa, istnieje, z tego wszystkiego i przez te wszystkie pośrednie dojścia, ludzie, którzy na przykład, robi się bazę werbunkową ludzi, którzy mają bezpośredni kontakt z obiektem. Stały bądź nie stały. Na przykład takim niestałym kontaktem, to może wydawać się śmiesznie, może być częściowo rodzina, która właściwie jakichś właśnie pracowników tego obiektu, ponieważ jak wiadomo są stałe związki rodzinne, ale sami wejścia do obiektu nie mają. Mogą jednak służyć nam informacjami, na przykład charakterystykami ludzi, którzy mają stałe wejście do obiektu. Ja to będę cały czas powtarzał, bo obiekt jest tu sprawą najważniejszą. To wywiad nie jest przypadkowy, nie może być wywiad, proszę Państwa, który łapie wszystko i każdego, po prostu po to tylko, by mieć źródła, to jest bez sensu, może temu źródłu się coś zdarzy, może się nie zdarzy. W tym momencie, proszę Państwa, mając tą bazę werbunkową określoną, określamy ludzi, którzy mają wejście stałe do obiektu. Staramy się zdobyć za pomocą takich źródeł dochodzących również, kto pracuje, jak pracuje, i postaramy się złapać kogoś, jakiegoś Malinowskiego, który w tym obiekcie pracuje. Prawda? I to nam wystarczy w tym sposób. No. I to nam w ten sposób, proszę Państwa, wystarczy. Takie bazy werbunkowe tworzy się, jak już powiedziałem, dla poszczególnych zagadnień, tak to nazwiemy. Różne. Oczywiście, jeśli chodzi o partie polityczne, to mogą być zarówno politycy, ale głównie osoby dochodzące do tych polityków. Tutaj należy najbardziej szukać źródeł, bo tutaj wywiad poszukuje najczęściej źródeł, bo podejście do samego polityka jest niebezpieczne, bo po pierwsze nie wiadomo, jak polityk zareaguje. Ja mówię tylko teoretycznie, proszę Państwa, i wcale nie mówię o Polsce. A poza tym polityk może być, jest na widelcu, w związku z czym może być pod ochroną kontrwywiadowczą i nie ma co ryzykować. Natomiast osoby dochodzące do polityka można już wcześniej przygotować do przewalczenia takiej ochrony. I takie są wypadki różnego rodzaju sekretarek, różnego rodzaju doradców, spin doktorów, różnego rodzaju innych rzeczy oferujących historii. Oczywiście, baza werbunkowa to jest baza werbunkowa bardzo konkretna do bardzo konkretnych rzeczy, bo wywiad jest konkretną sprawą, ale istnieje również coś takiego jak działania perspektywiczne. Bardzo często jest tak, że werbuje się ludzi na studiach, czy ludzi, werbuje się ludzi źródła tylko po to, aby te źródła typowały nam osoby mogące w perspektywie osiągnąć jakieś stanowiska, czy wejść do któregoś z interesujących nas obiektów. Przykładowo, zwerbować na przykład jakiegoś pracownika uczelni, oczywiście wszyscy się na mnie obrażą, wyższej, który będzie nam typował studentów rokujących pewne nadzieje, których możemy w jakiś sposób zwerbować i wykorzystać perspektywicznie, a nawet umożliwić im, czy pokierować, zarówno poprzez publikacje, ułatwienie publikacji, czy sprawami finansowymi, aby weszły do określonego przez nas obiektu. Wszystko zależy od tego, gdzie ta osoba jest. Zakładamy, że jest to student jakiejś uczelni technicznej, który ma jakieś specjalistyczne rzeczy robi. Można mu troszeczkę pomóc, troszeczkę wprowadzić w temat, po to tylko, żeby on w przyszłości wszedł na przykład do wojska albo na przykład do jakichś ważnych, nie wiem, rozwiązań z zakresu broni na przykład. Ja daję Państwu przykład, ale można to już zacząć z nim na studiach pracować i działać. I takie wypadki notowaliśmy również w kontrwywiadzie, kiedy ewidentnie podchodzono do studentów, którzy nagle zajmowali się ciekawymi pracami naukowymi, szczególnie na temat biometrii i innych rzeczy. Podchodzono do nich po prostu licząc na to, że oni w perspektywie wejdą w orbitę zainteresowania bądź też służb specjalnych,
czytaj wywiadowczych, bądź też jakichś z instytucji związanych z bezpieczeństwem państwa. To samo dotyczące niektórych ludzi ich będących działaczami, czy lubiących działać, którzy mogą w pewnym etapie stać się politykami i mogą wejść do Sejmu, Parlamentu i wtedy my już mamy gotowego agenta, proszę państwa. No. Nie wychodzi na to, że każdego faceta może zrobić kobieta. Zresztą ja powiem szczerze, że zarówno w skrypcie GRU, jak i kiedyś w skryptach niepoprawnie politycznych czasach były takie rzeczy jak specyfika pracy z agentem kobietą. I ja powiem szczerze, że to jest specyfika tej pracy, ale to nie chcę o tym mówić, bo zaraz mnie tutaj zakrzyczycie i każdy jest ode mnie mądrzejszy, prawda? Niech będzie. Niech będzie, proszę państwa. I to są rzeczy po prostu normalne. Do takich środowisk, notabene, które są stałą bazą werbunką, też można nazwać, taką perspektywiczną, to będą na przykład, to będą uczelnie i absolwenci, studenci i pracownicy uczelni technicznych związanych szczególnie z wojskowością i to na bardzo dziwnych kierunkach. To będą pracownicy, to będą wszyscy ludzie związani ze światem prasy, ze światem mediów, ponieważ oni tworzą swoistego opinię i odpowiednio pokierowani mogą tą opinię tworzyć i narzucać. Nawet jeszcze jeżeli będą studentami, wybiera się takich ludzi. Potem to będą środowiska okołopolityczne, głównie okołopolityczne. To będzie taka generalnie baza werbunkowa, więc każdy, kto się pojawi, moim zdaniem, każdy, kto się pojawi w działaniach, pojawi się w okolicach jakichś polityków, nawet dalszych, jako doradca, sponsor, roznosiciel ulotek nawet, czy cokolwiek, winien być jednak poddany pewnej weryfikacji kontrwywiadowczej, proszę państwa. Łukasz 77. Był taki przypadek, że student był celowo cofany o kilka lat studiów wstać, bo coś się nie zgadzało. Nie to, że się nie zgadzało, tylko proszę państwa, sam niektórych nielegałów tak się tworzy, jeżeli tworzyło się nielegałów. Nieważne. Baza werbunkowa jest pojęciem o tyle i to jest takie ambiwalentne pojęcie, bo to jest i płynne i konkretne, bo nie da się określić tutaj konkretnie kto, co, jak. Ale należy dokładnie określić pola. I one są konkretne, te pola, tak jak już powiedziałem, i je cały czas wymieniam. To będą media przede wszystkim i ludzie związani z mediami i ludzie około mediów, na przykład ich rodziny, bo przez to można dojść, oczywiście. Dzieci polityków, na przykład syn premiera może zrezygnować z ochrony kontrwywiadowczej, czy też jest ona przymusowa. W niektórych krajach jest przymusowa i musi być. Z tego względu, że przez dzieci można dojść do obiektu. Ja powiedziałem, jeżeli mamy obiekt. Obiekt jest tutaj sprawą najważniejszą, czyli to, czym się interesuje wywiad. Oczywiście te obiekty się również zmieniają. Ja powiedziałem o kilku stałych obiektach, ale na przykład pojawi się u nas elektrownia jądrowa, której jeszcze nie ma, więc prawdopodobnie to będzie obiekt o szczególnej ochronie kontrwywiadowczej. Nie chodzi tylko o antyterrorystycznej, bo tak wszyscy tutaj myślą o od razu antyterrorystycznej, ale chodzi o to, aby po prostu dotrzeć do tego obiektu w jakiś sposób, a więc wszyscy ci, którzy będą dochodzić do obiektu, w jakiś sposób, pośrednio czy nie bezpośrednio, także rodziny pracowników, czy też przyjaciele i znajomi pracowników, powinny być również pod ochroną kontrwywiadowczą, ponieważ poprzez to wywiad może dojść do obiektu. Po co to wszystko? To wszystko jest po to, proszę państwa, również te osoby dochodzące, aby zebrać jak najwięcej informacji o celu. Jeśli na przykład dyrektor tej elektrowni jądrowej, czy jakiś inżynier tej elektrowni jądrowej o nazwisku XY, żeby nie obrażać nikogo, będzie miał jakiegoś przyjaciela Y-owskiego, czy kumpla Y-owskiego, który będzie kiedyś schodził na wódkę, należy założyć, i ja bym podchodził jako wywiad do tego Y-owskiego przede wszystkim po to, żeby się jak najwięcej dowiedzieć o XY, o XZ czy XY, o tym dyrektorze. Chodzi o to, czy on pije wódkę, jaką wódkę i tak dalej. Jest, proszę państwa, w wywiadach prawdziwych zawsze opracowanie danego człowieka, czy opracowanie kogokolwiek, kto jest na świeczniku, jest bardzo szczegółowe i bardzo dziwne. Ja, proszę państwa,
Na to trzeba uważać. Ja, proszę Państwa, zetknąłem się 1,5 roku temu z sytuacją, w której, o czym zresztą uprzedziłem kogoś i załatwiłem spotkanie z kimś, nie wiem jak to potraktowano, ale obawiam się, że tylko jako prowokację z mojej strony, ale to było rzeczywiste. Pewien młody człowiek, który Polak, który pochodził z tak zwanej mniejszości rosyjskiej, i miał bardzo dobrą fuchę w dobrej instytucji państwowej, zaczynał nagle interesować się takimi sytuacjami, rzeczami, czy pan Macierewicz pije whisky, czy pan Kaczyński jaką lubi alkohol, czy w ogóle używa alkoholu, czy autentyczne. Czy pan Macierewicz na przykład wychodzi z pieskiem i ma pieska, jakby i tak dalej. Typowe takie działania, które mówią, bo się interesuje i tak wszyscy otraktowali tego. Nie, to nie jest prawda, proszę państwa. Zetknąłem się z pytaniami i z działaniami wywiadów, gdzie pytano się o różne dziwne rzeczy, na przykład jakiego najlepiej książki ktoś czyta, jakie lubi słodycze. Są departamenty dosier, ja to nazywam po rosyjsku, departament dosier, bo tak to się nazywało, to jest inny departament, inaczej to nazywa w CIA, inaczej w innych wywiadach, które o ludziach mogących być w zainteresowaniu wywiadu, na przykład nie tylko znanych, ale na przykład ktoś zostaje dyrektorem takiej elektrowni jądrowej, zbierają różne rzeczy, plotki i różne historie. Od różnych ludzi, nawet od wariatów. Mniej więcej rok temu zwrócił się ktoś do mnie, opowiadała mi pewna osoba o historii związanej zresztą z kancelarią prezydenta, jakimś prywatnym weselu, piciu i różne rzeczy. Ja miałem to wszystko na piśmie. Ta osoba nie była zrównoważona psychicznie, pisząc, która mi to pisała. Umówiłem się z kimś z kancelarii prezydenta. Niestety zostałem pokazany, jak powołany jak prowokator. W końcu zostałem potraktowany jak prowokator. W dodatku usiłowano mnie nagrywać, gdyż ta osoba cały czas mnie prosiła, żebym usiadł z lewej strony, bo ona nie słyszy na to jedno ucho, więc ja już siadłem, mówiąc zresztą, niech pan sobie, panie, nie będę mówił, to przełoży ten magnetofon albo go wyjmie, to łatwiej się będzie nagrywać, ale zmienimy stolik, bo siedzę pod głośnikiem. Więc po co mam się nagrywać głośnik? I zmieniliśmy stolik w tym momencie. I przeczytałem to wszystko, mówiąc jednej rzeczy. To nie chodzi o to, czy to jest wariatka, czy to jest osoba ta jest wariatką, czy wariatem, czy jest kimkolwiek, czy zwariowała. Chodzi o to, że mówi autentyczne rzeczy, autentyczne nazwiska i autentyczne sytuacje, którą zresztą mój rozmówca mi potwierdził. Ale to tylko prywatne. Dobrze, ale jak to się dostanie do prasy, to będziecie mieli niezły ból z tego wszystkiego. Bo tak to się dzieje na tej zasadzie. Niestety, proszę państwa, tak to... Tomasz Zagórski, ja nie wiem kto to jest i na pewno nie jestem. No więc proszę państwa, i tak to czy być niebezpieczne dla takiej osoby? No może być niebezpieczne, ale chodziło o to, żeby to zatrzymać. Na tym również działa prewencja kontrwywiadowcza, ponieważ tak się składa, że wywiad nawet słucha tego typu ludzi. Bo zawsze tu jest ziarno prawda, ponieważ sytuacje, nazwiska, daty, okoliczności były prawdziwe, a interpretacja była tylko tworzona przez osobę psychicznie chorą, to z tych trzech prawdziwych rzeczy można zrobić było niezłą historię, proszę państwa. Tak to wygląda. Właśnie. A to, że ostro się włącza, to nie pana wina. No. Przecież to wywiad to jest, Dawid Gośliński, to nie o to chodzi, to nie moja wina, tylko jeżeli ja to mówię i pokazuję dowody, czyli pokazuję dokładną korespondencję, bo zacząłem już też tego, mówiąc, że jeśli to jest znajoma, dalsza krewna, to dobrze by zneutralizować to jednak i zwrócić uwagę, że nie można byle komu, takiemu jak ja, i byle jakiej obcej osobie tego wszystkiego mówić, to proszę państwa, nie należy mnie traktować jak prowokatora, bo jeżeli bym chciał zrobić prowokację, to bym ją zrobił. Zupełnie lepszą, inną, a nie w ten sposób po prostu. Tak to wygląda. I tak to wygląda, proszę państwa. Ale to są też element właśnie bazy werbunkowej, na co należy uważać. W naszym przypadku, konkretnie polskim, to poza światem mediów, oczywiście nie obrażajcie się dziennikarze, którzy mnie słuchacie, nie wszyscy i nie w rodziny, nie każdego się werbuje. Nie ma sensu po prostu. Czasami się po prostu wpływa to w sposób trzeci, dziesiąty i tak dalej, bo można na przykład nadawcę czy innego tam, prawda, i tak dalej. To nie o to chodzi. Osoba, do której wywiad podchodzi, musi przede wszystkim mieć jakiekolwiek możliwości wywiadowcze. W przypadku naszego Y-owskiego, jego możliwością jest, proszę państwa, tylko i wyłącznie znajomość z panem XY. No, rozumie pan?
Tajny przyjaciel, to nie jest tak, to nie jest do końca, to rzeczywiście była osoba, jest osoba chora psychicznie, która się czuje lekko zawiedziona, no nieważne, ale nieważne, nie chcę do tego wracać. I dla mnie tej sprawy już nie ma, a powiedziałem co powiedziałem, ja wiem, że to dla mnie było też ten cyrk zrobiony z tym nagrywaniem i z tą prowokacją, ale żeby się ode mnie odciąć w ogóle, ale tą osobę jednak w jakiś sposób zamknęli, mówiąc w cudzysłowie. Co szura w mikrofonie? Nic nie szura. Się wyłączy. Już jest. I proszę Państwa, to jedynym właściwie walorem tego Y dla wywiadu, czyli jego możliwości wywiadowcze, to jest tylko to, że zna XY. I w momencie, kiedy XZ, i w momencie, kiedy osiągniemy swój cel, należy zakończyć współpracę, trzymać go gdzieś daleko w archiwum, bo już nie jest tam potrzebne, ewentualnie użyć cały czas do kontroli ewentualnie Y, a tylko tyle. Proszę Państwa. Oprócz tego, Anka K, nie interesuje mnie to wszystko. Proszę mnie nie pytać o śmierć pani Magdaleny Żuk. Ja się naciąłem na takie inwektywy ze strony znajomych. Nawet nie wiem, czy to nie był ktoś z rodziny. Nie wiem, nie chcę obrażać, że powiedziałam dosyć. Mnie to już nie interesuje. Po prostu. No. Komu znowu szura co... Nikt komu chyba nie szura. Leci dobrze, jak patrzę wszystko. No. To jest raz. W naszym środowisku będą również ludzie, którzy działają w branży, jaką Rosjanie uznają za branżę surowców strategicznych. Po prostu. Po polsku. W Polsce. Jeżeli polski przedsiębiorca rozpoczyna na przykład zabawę z ropą czy z tym, co Rosjanie uważają jako surowce strategiczne, musi się liczyć z tym, że prędzej czy później on wejdzie w zainteresowanie rosyjskiego wywiadu, ewentualnie podstawiał mu kogoś. Musi się z tym liczyć. Przykro mi. Tak to wygląda. No. Ale ja jestem złośliwy. I dlaczego mam nie być złośliwy w tym momencie? Oprócz tego wszystkiego, to jeszcze mówiłem już o tych sprawach perspektywicznych i tak dalej, jest jeszcze taka baza werbunkowa, która tworzy infrastrukturę wywiadu. To jest, proszę Państwa, wywiad i żadna komórka wywiadowcza nie może działać bez swojej infrastruktury. Pełnej, również technicznej. Jeśli, proszę, musimy stworzyć łączność, zabezpieczyć tą łączność, a więc musimy szukać odpowiednich agentów, którzy będą tylko i wyłącznie tym się zajmować. Musimy mieć mieszkanie, a więc będziemy szukać agentów, którzy mają takie mieszkanie, którzy te mieszkania udostępną. Wszyscy ci, którzy nie wykonują działalności wywiadowczej sensu stricto, czyli nie zdobywają informacji, chociaż przy okazji też mogą, ale zapewniają działanie komórce wywiadowczej. Również będziemy szukać tych, którzy przetransferują pieniądze przez swoje, w świecie, w którym jest obrót gotówki, w którym się już prawie nie działa gotówką, tylko trzeba zalegalizować i karty kredytowe i różne rzeczy. Trzeba znaleźć sposób, trzeba stworzyć również agentów, którzy będą tworzyć infrastrukturę finansowania tego wszystkiego. To zresztą stary jak świat, bo to nie jest tak, że ambasada czy rezydentura wystawi kartę i to jest śmieszne, ale na przykład będzie istniał jakiś Kowalski. Jeżeli chodzi o Rosjan, to oczywiście też nie obrażam wszystkich, no to te słynne karty stałego pobytu. W sprawie, którą robiłem w 99 i w 2000 roku, muszę powiedzieć, że do obserwacji używali również i robili to wszystko, wyznaczali spotkania czy odebrania materiałów w miejscach, które mogli kontrolować na przykład z MK swoich lokali. W lokali, które były zamieszkane na ogół przez posiadacze kart stałego pobytu, o których wszyscy zapomnieli, którzy nie prowadzili żadnej działalności, która mogłaby wzbudzić zainteresowanie kontrwywiadu. A więc zupełnie nieważni ludzie, jeden chyba nawet pracował tylko i wyłącznie w sklepie. To jest najmniej ważne. Ale, proszę Państwa, ale przez użyczenie swojego mieszkania mógł stworzyć całkiem ciekawy PZ, czyli punkt zakryty, proszę Państwa. Oczywiście czasami nam się wydaje, że agent wywiadu to musi być jakiś minister, jakiś coś, nieprawda. Powiem szczerze, że technik zakładający ludziom w domach kable, telewizję czy coś, też będzie dobrym źródłem, bo on będzie tworzył właśnie tą infrastrukturę wywiadowczą. Muszę Państwu również
opowiedzieć taką historię, z którą się zetknąłem, to jest historia, proszę Państwa, wypożyczania. To jest wypożyczanie numerów samochodów, czy też rejestracja samochodów na siebie. Rejestracja samochodów na siebie przez różnych podstawionych właśnie ludzi. To też jest coś w rodzaju, to też ludzie tego typu są również elementem bazy werbunkowej. Ja tu powiedziałem o KSP, to jest zupełnie co innego, ale to mogą być również ludzie starsi, ludzie biedni. Na początku lat 90. ja wiem o tym, że Rosjanie opracowywali, zrobili sobie bazę werbunkową, bo tak to trzeba nazwać, no w cudzysłowie staruszek, czyli na przykład starszych, samotnych kobiet, mających bardzo małe emerytury w świecie Balcerowicza właśnie, które mogłyby brać śluby z podstawionymi przez nich obywatelami FL, co dawało możliwość uzyskania karty stałego pobytu. I w pewnym momencie taką sytuację znałem, ponieważ różnica była około 50 lat między jednym a drugim i ta kobieta przyznała mi się w czasie rozmowy, że ona dostawała, właściwie miała dostawać przez 2 lata, taka była umowa, 2000 miesięcznie pod stołem, co przy emeryturze 700 zł było ogromną sumą, proszę Państwa. No. No, polski wywiad werbuje przez zagraniczne bazy pod zagraniczną flagą. Anno, wie Pan co? Ja nie wiem, skąd Pan to wie, pewnie znowu z pracy. Po co mnie Pan pyta, ale żeby werbować pod obcą flagą, trzeba przede wszystkim mówić w takim języku, jak mówi ta flaga. No jest to możliwe, ale wątpię, żeby to było takie rzeczy po prostu. No. Panie Piotrze, może być tak, że będą coś kupowali od danej osoby? Tak, oczywiście, że tak, żeby zalegalizować pieniądze. Zresztą największym problemem w tej chwili, oczywiście, że tak, Janko Muzykant, może być, ale to oczywiście nie wpadajcie w paranoję, to nie jest tak do końca, ale na przykład może być i ja na przykład ze swoich działań kontrwywiadowczych i z pracy kontrwywiadzie pamiętam, że na przykład niektórzy zwykli KSP-owcy, biedni, zwykli technicy, bez wykształcenia według papieru w ogóle, strasznie się starali, żeby na przykład być, robić prace elektryczne, ale gdzie, w MSW, w policji, różne inne rzeczy, proszę Państwa. No. Tak to mniej więcej. No tak to mniej więcej wyglądało po prostu. No. A co z białymi białoruskimi studentami? Część podpisywała lojalki, przyjeżdżając do nas na studia. Paweł Szyndler, to była słynna sprawa. Ja też mówiłem, tym bardziej, że w wypadku jednego białoruskiego studenta jestem pewien, że bo dorwaliśmy go i tam popełniono błąd, bo ten oficer rezydentury białoruskiej, który się spotkał z tym studentem w jednej z knajp w Warszawie, wykrył obserwację i wycofali tego studenta dość szybko. Popełnili też błąd, bo to tylko nam potwierdziło, no ale to każdy popełnia błędy, oni bali się, że my wiemy więcej po prostu. Tak to niestety jest. Teopolo, wie Pan, ja mówię o chodzę po ziemi, nie mówię o UFO, no. Właśnie. Tutaj pytanie, Hubert, a jak się do Ciebie zgłoszą, to co robić? Do mnie? Ja będę wiedział, jak się do mnie zgłoszą, to co robić. Jak się do Pana zgłoszą, co robić? Zależy kto. Proszę Państwa, wywiad też nigdy nie podchodzi tak, jak się komukolwiek wydaje. Na przykład Rosjanie nie werbują tak od razu. Po co? Najpierw rozmawiają, dają zarobić, fajnie wciągają w pewne przyjazne warunki, tu wódeczka, różne rzeczy, różne historie, umożliwiają jakąś pracę, proszą o jakieś tak zwane historie, przysługi, naprawdę nieszkodliwe przysługi, za to płacą, jest się fajnie i tak dalej. I w pewnym momencie, dopiero kiedy już człowiek się przyzwyczai, to zaczynają. A nie, przypadkiem nie jest tak, żeby robić żeby zgodę. Nie, proszę Pana, Panie Damianie, nie ma czegoś takiego. Co to za wywiad, który prosi o zgodę innego wywiadu, żeby robić pod obcą flagą? Tamten wywiad sam to zrobi i nam przekaże. Bez sensu. No. Andrzej Alborski nie był agentem, ale oficerem. To, co opowiadał, to niech opowiada, co nie wiem, nie śledzę, co mówią tego. Ja mówię to, co mówię, on wie Pan, nie wiem, unknown, Pan jest unknown, to, więc ja nie wiem, z kim rozmawiał, to też jest ważne. No.
Paweł Lazarczyk, obawiam się, że nikt nie zajmuje. Także tak mówiąc w skrócie, tak to wygląda. To są pewne pola, na które należy uważać po prostu. No. Milan Mexico, bo ja nie używam, nie, no, ale na pewno pan lubi jakieś książki czy coś, no to zdziwiłby się pan, jak można podejść. Najważniejsze jest, Łukasz Kujawa, czy mógł pan podać szkic rozmowy? Za co mam wam powiedzieć szkic rozmowy werbunkowej? Nie ma czegoś takiego. No. Wszystko zależy od tej sytuacji. Należy jak najbardziej sprawdzić człowieka przede wszystkim. I to wywiad robi. Stąd też potrzebne są informacje, nawet ploteczki o tym, jakiego ma kota, czy lubi zwierzęta, czy nie lubi zwierzęta, jakie zwierzęta lubi, czy na przykład ma rybki, jak ma rybki, to czy lubi te rybki i tak dalej, i tak dalej. No. I tak dalej, i tak dalej. Proszę pana, panie Anno, to jest naprawdę, mnie nie interesuje, komu panu wierzy, komu wierzycie, chcecie, to naprawdę może lepiej wieście tym wszystkim waszym wieszczom i tym wszystkim dziennikarzom i tak dalej, oni wiedzą lepiej ode mnie, ja tu tylko pracowałem, werbowałem, ganiałem z piętnastkami, robiłem z obserwacją, siedziałem na PZ-ach, robiłem różne rzeczy, a oni co są wspaniali, oni wiedzą, że każdy minister jest tutaj tam, prawda, i tak dalej. No, no to dobrze, panie Rafale, miło mi. Francuskie urządzenie, robot kuchenny ma wbudowany mikrofon fabrycznie, po co telewizory, laptopy, telefony, wszystko czemuś komuś służy. Jan van Santen, była sprawa autentyczna, kiedy na przykład Chińczycy na pewnej imprezie i pewnej prezentacji dali wszystkim pendrive'y. Większość tych ludzi jak przyszła, tak się ucieszyła i wrzuciła te pendrive'y w swoje komputery. Kilka osób nie, przekazało to nami. Okazało się, że w tych pendrive'ach był program ukryty zresztą i sposób, że natychmiast wywaliło im cały komputer w przestrzeń, nie wiadomo gdzie, do kogo. Znaczy wiadomo do kogo po prostu, ale to są Polacy. Niech pan spróbuje uświadomić, po tym co ja mówię w tej chwili, większość powie, że ja jestem wariat i wszystkich po prostu tutaj chcę tego, tylko ja uprzedzam. Jeżeli mówimy o ochronie państwa i mówimy o państwie od podstaw, nauczmy się uczyć. Nauczmy się tego państwa chronić, więc dlatego robię taką audycję, chociaż mi zarzucą, że to jest zdrada, bo to wszystko, co mówię, jest ściśle tajne. Totalnie, to jest totalnie bzdura, bo to nie jest ściśle tajne. Ja nie powiedziałam nic szczegółowego. No. Można mieć rybki i ich nie lubić? Piotr Zip, no można, można. Można, bo szef ma rybki, więc warto mieć rybki. To jeszcze nie znacie takiej, co świadczy o tym, że ten człowiek ma taką ambicję, a jednocześnie bardzo lubi się podlizywać. Powiedzmy, że ja znałem takie rzeczy, znałem ludzi, którzy po prostu, już nie będę mówił, że jeden z nich został ministrem, który zawsze wiedział, kiedy pan Tusk leci z Gdańska do Warszawy i zawsze był wcześniej o wiele, żeby przynajmniej teczkę ponieść panu premierowi po prostu i został się ministrem później. No więc o co chodzi? No właśnie. Panie Wroński, dlaczego pan uczy i wspiera Polaków? Oni na to nie zasługują. Niech się panu pamięta, niech pan przestaje to robić. To ma... Dariusz Proniewicz, ponieważ ja jestem Polakiem, jestem patriotą. Dlatego uczę i wspieram Polaków i będę ich zawsze wspierał i żadna ustawa nie zabierze mi tego. Mogą, chociaż też nazwą mnie zdrajcą niedługo, już tak mnie nazywają, wariatem, nie jestem zresztą skazany, mam prawo, mnie jest wszystko jedno, więc nie rozumiem po prostu. Przecież o wirusach wszelkiego rodzaju, trojanach przenoszonych drogą pendrive'ową wszyscy chyba słyszeliśmy. Panie Zbigniewie, ja mogę panu powiedzieć, że sytuacja, kiedy ktoś od swojego rosyjskiego przyjaciela dostał CD-ROM ze zdjęciami z wakacji i wrzucił ten CD-ROM w służbowy komputer w jednej z ministerstw, po którym się nagle okazało, że wszystko się pięknie zawirusowało. Mimo szkolenia. Wie pan, jak to jest? Tak to jest. Ale to jest wina polityków, bo politycy twierdzą, że służby są, po pierwsze, wszystko mogą, wszystko wiedzą, po drugie, zrobili wszystko, aby ludzie służbom nie ufali. Nie mówiąc już o tym, że rozwalili te służby, proszę państwa. Specjalnie, mówię o służbach specjalnych. No. Co jest podstawą do rozmowy werbunkowej? Łukasz Kujawa, Boże kochany. Proszę pana, to byłaby inna KHT na temat podstaw werbunku jakich. Są cztery generalnie podstawy werbunku. Pierwsza to jest to, co się nazywało kiedyś na bazie wspólnoty poglądów. Kiedyś mówiono na temat patriotycznej, ale jak może być Amerykanin, Rosjanin, Chińczyk czy coś patriotą polskim, tego nie wiem.
czyli wspólnoty poglądów, a więc na przykład ktoś podziela te same poglądy jak ja i jak my teoretycznie albo udajemy, to w tym momencie bierzemy. Podstawa materialna, czyli na podstawie materialnej, czyli chodzi o forsę, ale to nie jest tak, proszę Państwa, że forsa jest wszystkim, bo to zamiast forsy może być na przykład umożliwienie studiów dziecku, czy komuś innemu, czy mogą być inne rzeczy. Materiały kompromitujące, które są właściwie jednorazową, ponieważ tak się składa, że z niewolnika nie ma robotnika, a jak wiemy, to materiały kompromitujące mają to do siebie, że one są dopiero działają tylko wtedy, kiedy są jawne i one mogą się również w czasie przestać być ważne. Dlatego natychmiast należy tą postawę zmienić na zupełnie inną. A należy dodać do tego, że facet doprowadzony do ściany na temat na tych materiałach kompromitujących machnie ręką, pójdzie do swojego kontrwywiadu i za immunitet oni mu darują i te materiały kompromitujące i to wszystko. To jest inna sprawa i wtedy go odwrócą. No i jest jeszcze coś takiego, co jest w ogóle łączone, co ja nazywam po prostu czymś inaczej psychologia, czyli ambicja danego człowieka. O, proszę Państwa, jest tak, że ktoś chce zrobić karierę za wszelką cenę, nie ma możliwości, więc te możliwości trzeba mu stworzyć. My ci pomożemy, a pomożemy ci nie tylko finansowo, ale damy ci możliwości, tak żeby cię zauważyli. W wypadku na przykład dziennikarza jest to bardzo proste, bo damy mu bardzo ciekawych ludzi ze swojego kraju do rozmowy. Oni z nikim nie chcą rozmawiać, a z nim będą, po prostu. Oczywiście zalegendujemy to wszystko. No, dziękuję bardzo, po prostu Piotr. No. Więc to są różne rzeczy. Czy procedury wykorzystywania służbowych kompów do celów prywatnych oraz odchodzenia do wolnej strony uległy zmianie? Pan ma tak teoretycznie, ale praktycznie to nie pan. Wszystko leży u ludzi, bo można mieć jak najlepsze, proszę Państwa, i my mamy tajny przyjaciel, to wcale nie, to nie chodzi o pieniądze. Powiem wbrew pozorom, że dobrze powiem, że nawet u Amesa nie chodziło tylko i wyłącznie o pieniądze, ale to było połączone z ambicją. Rosjanie idealnie zagrali na ambicje Amesa, a w pewnym momencie oni mu płacili bardzo dużo, ale on się wstydził tego, że bierze pieniądze, bo każdy się wstydzi i potrzebował jeszcze wsparcia. Ega, ponieważ nie awansował w CIA, to on awansował w KGB. Oni mu wręcz go awansowali do stopnia pułkownika. I on w tym momencie był tak zadowolony, gdzieś w końcu był tym pułkownikiem, proszę Państwa. Tajny przyjaciel, a skąd pan wie, że USA z kompromitacji na rzecz kompromisu zorganizował? Bo ja tego nie wiem. Znaczy wiem, ale właśnie. No. Tak, także da mu się ciekawy materiał, różne rzeczy. I to ja mówię przykład. To nie oznacza, że tak jest, ale że tak jest, że to dotyczy wszystkich, ale tych, którzy są potrzebni po prostu w określonym miejscu. Wracając jeszcze, proszę nie zapominać o rzeczach zupełnie nieważnych, tak jak mówiłem, czyli o tej całej infrastrukturze wywiadowczej. W tej chwili to jest naprawdę bardzo ważną rzeczą do każdego źródła, bo po co mi źródło, nawet na wysokim szczeblu, czy docierające do bardzo interesującego obiektu, skoro ja muszę mieć pełną infrastrukturę łącznościową, bezpieczną, muszę mieć jeszcze, proszę Państwa, do tego wszystkiego coś, co jest sposób finansowania tego człowieka, proszę Państwa. Sposób finansowania tego człowieka, a więc muszę zalegalizować pieniądze. To jest problem. No. To jest problem. Dżumani, nie, no po prostu w takiej sytuacji zawsze poszedł. Bell poszedł do swojego, jak go kontrwywiad złapał, no to Bell pęknie. Wiadomo było, że pęknie, bo dostał za to immunitet jakiś po prostu. I już. No. Tak to niestety wygląda. Ktoś może być polonofilem, oczywiście, dlaczego nie? Dobrze, proszę Państwa. Macie jeszcze jakieś pytania? Bo ja bym nie chciał zbyt długo już gadać dzisiaj, bo naprawdę jestem zmęczony. No. Witam, może coś o bazie danych. A Henry Dex, ja nie wiem, to nie byłam, ja nie robiłem bazy danych, Jacek. Ja się tym nie zajmowałem. No. Podobno mają fajny sprzęt do sprzedawania promieniowania z monitorów. Tak. Aha, od razu. Czy istnieją jakieś wymogi werbunkowe co do wieku potencjalnego nielegału? Jak to funkcjonuje w Polsce, jak w innych krajach? Podobno cieli werbują głównie młodych, więc to dodatków. Janko Muzykant, pan użył słowa nielegała. Ja mówię o agentach, w ogóle wszystkich. Nielegał to jest oficer, który został tu wysłany i na ogół 20-letnich oficerów się nie wysyła. Natomiast
Jeśli chodzi o... Rosjanie mają to do siebie, że prowadzą również werbunki perspektywiczne, odpowiednio kierując ludzi. Jeżeli ktoś jest zdolny i ktoś jest odpowiednio ustawiony, odpowiednio może pochodzić z odpowiedniej rodziny, a może ma pewne możliwości perspektywiczne, to go w tym momencie zwerbują. I to może być podchodzić na 20-latków na przyszłość po prostu, na tej zasadzie. I potem się może zadecydować, tak na dobrą sprawę, ale to też, nie, to też jest skórka za wyprawkę, bo to zawsze można wpaść. Że będzie służył na przykład infrastrukturze wywiadowczej, czyli nie będzie wykonywał działań wywiadowczych żadnych innych, ale na przykład udostępni swoją kartę kredytową, przykładowo, czy jakąś tam inną, czy przez niego przejdą jakieś pieniądze, które on może wypłacić po prostu. Rozumiecie Państwo? W ten sposób, no. Tak spotkałem się, Paweł Żyle, z sytuacją, nie będę wymieniał nazwiska szpiega, który sprawił immunitet w naszym kraju. Nas nie było stać i przerzuciliśmy go dalej po prostu, na tych, których było stać. No. No jak od razu, to jak ja, tak jak wykładowca swoje o tym mówił, to nie wiesz. No. Panie Piotrze, co robi kontrwywiad, jak jest pewien, że obce służby próbują zwerbować jakiegoś studenta bądź pracownika naukowego? Są jakieś procedury, prowadzą go tak, aby mieć podwójnego agenta? Panie Krzysztofie K., jeżeli zauważymy i takie rzeczy są, to przede wszystkim usiłujemy podejść. To zależy, czy ktoś chce, czy ktoś się nadaje. Nie wszyscy się nadają na źródła, proszę Państwa. No nie wszyscy, proszę mi wierzyć. Czasami najtrudniej jest oficerom właściwie w służb specjalnych uwierzyć właśnie w to, szczególnie młodym, że nie wszyscy się nadają na źródło. Czasami zwerbowanie kogoś może być o wiele bardziej niebezpieczne niż szpieg w środku. Poważnie. Tak jest. Trudno mi to powiedzieć kiedy, no to jest kwestia wyczucia człowieka, doświadczenia i przede wszystkim opracowania tego człowieka. Czyli tego, co się o nim wie. To opowiem o kiedy indziej na ten temat. Po prostu. Natomiast, panie Krzysztofie, prawdopodobnie to też zależy, ale generalnie to by się po kolei obserwowało, co kiedy w momencie, kiedy podejdą, żeby mieć podwójny uzysk. Czyli po pierwsze, żeby rozwalić operację, a jednocześnie namierzyć kogoś, może zwerbować jakiegoś oficera wywiadu i tak dalej. A przy tej okazji bardzo często właśnie wychodzą ludzie z infrastruktury, bo ktoś musiał go na niego naprowadzić, na tego człowieka. I teraz kto? I to jest bardzo ważne. Dość skomplikowane to jest, ale to tak się dzieje. Ja zresztą w Cholubie na ten temat piszę, o ile pamiętam. Andrzej Kaczmarek, jak obcy wywiad legalizuje pieniądze dla swojego informatora? W różny sposób, proszę Państwa. Teraz to jest w różny sposób, jest to możliwe. Wbrew pozorom. To nie tylko raje podatkowe i nie tylko żywa gotówka w tej chwili, ale na przykład, nie wiem czy Państwo wiecie, że już dzisiaj uznano bitcoiny. Jest decyzja, że banki i giełdy muszą podać właścicieli bitcoinów, czyli tych tak zwanych wirtualnych, tych wszystkich nie pieniędzy, prawda, bitcoinów tak zwanych, i to też jest element, całkiem ciekawy element finansowania zarówno źródeł, jak i finansowania, proszę Państwa, jak i finansowania również prania pieniędzy, jeżeli chodzi o przemyt narkotyków, czy ukrywanie transakcji bronią. I oni się już w końcu tym zorientowali. Poza rajami pan mówi, proszę pana, najprostszy sposób to jest taki, stworzenie mu karty kredytowej. Przecież proszę pana, dostaje pan kartę kredytową na nazwisko XY, dostaje pan PIN do tej karty, dostaje pan hasło i nazwę użytkownika i działa pan. I na tą kartę przychodzą pieniądze i nikt nie wie, że to pan. Po prostu do momentu, kiedy to nie wpadnie. Oczywiście trzeba uważać i zmieniać to co pewien czas. Także to jest najprostszy sposób, jaki państwu powiedziałem, no. Czy jeżeli byłem rok z KRL na stypendium żołnierskiego kilka lat temu, czy ktoś założył mi teczkę, czy mogę być obserwowana jako osoba do zwerbowania? Korba, oczywiście, że tak. Należy założyć dokładnie, że jak się przyjeżdża do kraju, który jest w wywiadzie totalnym, z kraju dość ciekawego dla nich jak Polska, tak samo do Rosji, ma się teczkę. Oczywiście, jeżeli pan jest na stypendium, pan studiował, to na to stypendium polskie czy tam chińskie musiał się zgodzić z rząd chiński, a jeżeli znam życie, to prawdopodobnie założono panu teczkę i trzeba uważać. To nie jest żaden wstyd. To jest normalne. Tak powinno być.
z ich punktu widzenia i to zrobili. Tylko nie wiem, czy wywiad, czy kontrwywiad. Być może perspektywicznie czekają na pana. To nie jest tak, że się podejdzie od razu. Nikt do pana nie musi podejść po prostu, ale to nie oznacza, że tam pana nie obserwowano. No. Właśnie. Holubs to głupia książka. Nie. Czy wywiadownie pracują tylko wywiadem białym, czy szarym i czarnym? Damian Żurawski, jakie wywiadownie? Co pan mówi? A zna pan jakieś wywiadownie? Bo ja znam tylko instytucje wywiadowe. Karta kredytowa, biometria. Łukasz Kujawa, widział pan karty kredytowe z biometrią? Jeszcze ich nie ma. Można mieć kartę kredytową bez biometrii. Ja na przykład, nie, już nie mam kart kredytowych, ale jak miałem, to miałem bez biometrii. I to co z tego? Jest tyle sposobów, proszę pana. Biometria, co liczy się biometria w tym momencie? Jakie perspektywy może mieć student ciekawego kierunku gdzieś tej uczelni w SKWSW? Nie wiem, proszę się zapytać SKWSW, ja w tej chwili nie wiem, jak oni i kogo oni przyjmują. No. Co pan udaje, że pan wspiera Polaków? Przecież pan z tego nic nie będzie miał, a Polacy takie nawet, że szkoda w ogóle gadać, nie lepiej, że pan zajął się czymś innym. Dariusz Proniewicz, dlaczego pan o polskim nazwisku chce, żebym zajął się czymś innym? To jest ciekawe, co pan mówi. Wykonuje pan czyjeś zlecenie, tylko czyje. A czym mam się zająć? Może pan mi podpowie, czym mam się zająć? Niech pan powie. No. Panie Piotrze, to samo pytanie, tylko Niemcy. Jeśli na magisterkach byłem na stypendium prywatnej niemieckiej fundacji związanej z Boschem, to czy BND albo OK mnie obserwował? Korben Dallas, zależy jaki był temat tego stypendium i zależy, czy to leży w zainteresowaniach BND. Jeżeli to był temat, który był związany ze zbrojeniem, bądź też z polityką trochę większą, a pan, bo nie wiem kim pan jest, a pan miał dość ciekawe znajomości, układy w Polsce, to pewnie tak. To trzeba rozważyć, musi pan rozważyć również, także zobaczymy. No właśnie, panie Dariuszu, pan mi powie, dlaczego pan, czym ja mam się zająć i dlaczego pan chce, żebym, dlaczego, no proszę mi powiedzieć, ciekaw jestem. No widzicie, jakie ciekawe pytanie tu wychodzi? No. Panie Romanie Poremski, no wiem, że nie na temat, ale współczuję panu. Przebrnął pan przez te bzdury? No. Ja nie wiem, co sądzić po prostu. No. Że pracownicy w wielu wywiadach pobierają to skromne nawiązanie, bo to wojny są szczerym patriotyzmem. Rafał Wojnowski, pracownicy w wielu wywiadach. No nie, proszę pana, współpracownicy, bo pracownicy raczej nie. To znaczy nie, tutaj też trzeba mieć pieniądze. Wywiad jest drogą zabawką. Jeżeli chcemy naprawdę prowadzić agenta, to trzeba prawdziwego agenta, czyli za granicą i zagranicznego, to trzeba mieć pieniądze i na obsługę, i na dla niego, po prostu. Nie, nie. Zaraz. Czymś innym może się pan zająć, na pewno pan jakieś hobby lub coś w tym rodzaju. No mam, panie Dariuszu Proniewicz, mam. Moim hobby jest w tej chwili pisanie książek o wywiadzie i kontrwywiadzie i nadawanie na YouTubie o wywiadzie i kontrwywiadzie. No. Panie Piotrze, jak przekonać się na przykład Rosjanie, żeby zdradzić swój kraj dla dobra demokracji zachodniej, bo jest kwestia widzowie siada. Da się przykładowe metody, argumenty. Janko Muzykant, to jest, zależy wszystko od człowieka. Można przekonać. Cały problem z całą rozmową werbunkową to jest to, żeby przekonać obcego faceta z obcego kraju, żeby zdradził swój własny kraj i był z tego zadowolony. Ale to jest najciekawsze w tym momencie. Można, ale to nie temat na tą audycję. Jest wszystko razem, od kwestii finansowych do szantażu również. To wszystko zależy od danej osoby. Czy zauważa pan założyć dla struktury agenturalnej Zygmunta Kolczewski? Nie, nic, ja nic nie zakładam. No. No panie Dariuszu, no ale dla kogo pan pracuje? Dlaczego pan mnie chce przeczytać? Czy pan jest na przykład z Polskiej Agencji Wywiadu, czy z jakiejkolwiek polskiej służby, który ma mnie ostrzec, abym nie gadał tyle? Na ten temat to będę po prostu gadał, bo lubię. I mam takie hobby po prostu. No. O czym jest Holub? Czytam Holuba 2 i czytam na siebie Małgorzata Kowal. Holub 1? No to proszę przeczytać, a panu nie powiem. To głupia książka. No. A myśli inne hobby niż kontrwywiad. To inne hobby niż kontrwywiad, to innym hobby jest nadawanie na YouTubie i rozmawianie z ludźmi. I mówienie tego, co mówię. Poza tym ja jestem stary, głupi, wie pan, nie mam innego hobby, mam tylko jedno hobby, panie Dariuszu. Ale niech pan mi odpowie, skąd pan jest?
Ciekaw jestem, panie Dariuszu. Naprawdę, nie obrażam się na pana, nie kłócę się z panem, nie o to chodzi. Ma pan prawo, bo prawdopodobnie nie jest pan Polakiem i chce pan, albo jest pan z określonych, chce pan mnie przed czymś przestrzec, ewentualnie chce pan, abym przestał, abym się zamknął. Pytanie proste, dlaczego? Chcę wiedzieć dlaczego. Niech pan mi powie logicznie w dwóch zdaniach dlaczego. No. Panie Piotrze, za pańskiej pracy czy były nie było takich rozmów przeprowadzanych z politykami. Z politykami się nie gada. Politycy nie chcą gadać. Pan to powinien być jakim profesorem. No. Panie Piotrze, pan to dobrze. Dlatego lepiej jak przekonuje piękna idea kobieta, nie jakiś facet chyba sytuacja. Proszę pana, Henry Dex, akurat tak się dziwnie składa, że pan tego nie rozumie. Istnieje coś takiego, jak się jeszcze podchodzi do kogoś, jak psychologia narodu, czy coś takiego jak każdy naród ma swoje przyzwyczajenia i swoją psychologię, swoją właśnie. I w wielu wypadkach do Rosjan nie może podejść kobieta. Nie będą jej szanować. Tajny przyjaciel, nie dzisiaj. Dzisiaj nie o tym, no, ale tak może to być. Sedon Skoro, nie przypucuje, kto chyba, ten pan? Nie, on się tu pojawił, to on prawdopodobnie, nie wiem, ktoś go tu podesłał, żebym się zamknął po prostu. Na bezdomnej MNL rejestruje się takie karty kredytowe, oni służą za słupy, co byłoby, gdyby to było proste do spracowania. Marek Gołuński, jest całkiem możliwe. Tak, bo wiecie państwo, to nie będę tu państwa namawiał do przestępstwa, ale po tym, jak pouchwalili rejestrację kart SIM i tych prepaidów, to muszę powiedzieć, że pewne środowiska wzrosła ilość sprzedaży tych tak zwanych tanich alkoholi w plastikowych butelkach. Sam sobie pan odpowie. Panie Piotrze, po prostu nie powinien pan tego robić. Dlaczego to nie jest dobre, panie Dariuszu Proniewicz? Dlaczego to nie jest dobre? Proszę mi powiedzieć, dlaczego to nie jest dobre? No, chcę wiedzieć. Tak, były, panie Michale Roszyński, były. I po tym ja wyleciałem, między innymi, bo miałem zrobić tam na szkolenie, bo była na wyjeździe próba podejścia przez Rosjan do pracowników PWPW. Nie wiem, czy zostało to zgłoszone, czy nie. Ja w rezultacie szef PWPW prosił mnie o stworzenie takiego szkolenia, jak się zachować w takich sytuacjach, ale nie zdążyłem go zrobić, bo już mnie wywalili. I oczywiście, jak wiadomo, to był wielki spisek, bo ja uczestniczyłem w ogromnym spisku zresztą. No. Grzegorz Kędzierski, wybiórczo tak, przy dużym reżimie kontrwywiadowczym, przy dużym można. No niekoniecznie nie trzeba wszędzie szukać, że nas wszystkich obserwują. To nie o to chodzi, tylko tego się nie da zrobić, ale prawdopodobnie jakaś wybiórcza kontrola kontrwywiadowcza jest, bo musi być, to jest dobre właśnie. Czy Rosjanie nie są atrakcyjni do szpiegowania, jako ci, którzy twierdzą, że są naszymi przyjaciółmi? Rosjanie mogą zdradzić. Czy mamy jeszcze takich agentów jak kiedyś Skarbek? A nie wiem, tego nie wiem. No. Było już, Andrzejem, ja już nie chcę, powiedziałem tyle, co wiem, to już powiedziałem. No właśnie, Krzysztofka. Rafał Wojnowski, tak, i to jest prawda. Czy polski wywiad byłby w stanie obsługiwać wszystkie kierunki, tylko te główne, Rosjanie, co etc.? Szwerpunkt, nie ma sensu wszystkich kierunków obsługiwać. Nie byłby w stanie, to bardzo drogo kosztuje. My nie jesteśmy wywiadem totalnym. My powinni, ja uważam, że wywiad w Polsce powinien być punktowy, nakierowany na prawdziwe zagrożenia. Powiem szczerze, nawet nie na całą Rosję, tylko na niektóre aspekty Rosji. Ale to nieważne. To, proszę się pytać tych, kto się znają na wywiadzie, ja się nie znam. Agencja TASS we wtorek, wiemy, ale ja już mówiłem na ten temat. Nie chcę mówić więcej niż podała agencja TASS, bo sądzę, że tam jest jeszcze jedna rzecz i już powiedziałem. Michał Stępień, poruszyłem na samym początku, od tego zacząłem, więc proszę mi tutaj nie imputować. Gdzie ten pan Dariusz Proniewicz, bo naprawdę chcę wiedzieć, co nie jest dobre w tym, co ja robię. Nie wiem, czy on ma zatwierdzone już wszystko, czy nie.
Nie dzisiaj. Teraz nie będę się do Iranu w tej chwili, panie Łukaszu, odnosił, bo dzisiaj o czym innym. Erwin Michale, z taką psychologiczną analizą bym przeprowadził, ale nie byłabym miał. Powiem tak. Po pierwsze, są to informacje, których ujawniać pan nie powinien i dobrze pan o tym wie. Po drugie, Polska to nie jest kraj, do którego potrzebuje takiej wiedzy. Dariusz Proniewicz, dlaczego nie? Dlaczego pan uważa, że to są tajne informacje? I dlaczego pan uważa, że Polska to nie jest kraj, który nie potrzebuje takiej wiedzy? Dlaczego pan boi się, kogo pan reprezentuje, który się boi, że Polacy będą uświadomieni kontrwywiadowczy i nie dadzą się zwerbować? No, ciekaw jestem. Kim pan jest? Może pan się przedstawi, kogo pan reprezentuje? Poza tym, dlaczego pan uważa, że to są sprawy tajne? Ja nie powiedziałem nic tajnego w tej chwili. To można przeczytać w różnego rodzaju opracowaniach, książkach, nawet w moich książkach oficjalnie wydanych. To jest to. Co w tym jest takiego tajnego? Gdybym ja zdradził jakąkolwiek sprawę i jakąkolwiek zasadę, rzeczywiście to, co się dzieje, obiekt. Proszę Państwa, żyjemy w czasach, kiedy na przykład siły i środki, kiedy środki pracy operacyjnej są ogólnie znane. Tajne to, co jest, to są obiekty i przyłożone do nich te środki, proszę Państwa. To jest proste. No. Więc panie Proniewicz, kim pan jest? Czy może pan mi powiedzieć, pan się nagle pojawił, panie Dariuszu, więc proszę mi powiedzieć, kim pan jest? I dlaczego pan uważa, że Polacy nie potrzebują takiej wiedzy? To jest ciekawe. Może państwo mi powiedzą, czy potrzebujecie takiej wiedzy, czy nie potrzebujecie? Bo naprawdę ciekaw jestem. No. No właśnie ciekaw jestem, proszę państwa. Dlaczego ja uważam, że Polacy powinni być... Ja uważam, proszę państwa, że nie, pani Wioletto, ja bardzo chcę, żeby ten pan był, bo ten pan reprezentuje kogoś. Ja nie zdziwiłbym się, gdyby nie reprezentował pewną polską służbę i pewną część tej służby, która w ten sposób chce mnie zamknąć, a nie wie za co, a wie dobrze, że nie może mnie za to zamknąć, aresztować, bo to nie jest tajne, bo ja nic tajnego nie zdradziłem. No. A tym bardziej, że ja napisałem kilka skryptów ściśle tajnych na te tematy, gdzie jest o wiele szerzej to powiedziane i tak jak się mówi na tych, którzy mają dopuszczenie do tajnych, a ja tutaj co mówię, to właśnie. No, no i tajne są, chyba, jakie są tajne informacje, bo nie wiem. No tajne informacje są tak. No więc właśnie bardzo bym chciał wiedzieć, dlaczego pan tak mówi. No ciekawe, naprawdę ciekawe. No. Ja zresztą uważam, proszę państwa, i po to to robię, że uważam, że Polacy powinni być kontrwywiadowczo uświadomieni, że to nie jest tak. I daję przykładowo, żebyście państwo wiedzieli, jeżeli będziecie wchodzić w jakąkolwiek grę i na przykład jeśli zaczniecie... robić coś w spółkach czy w firmach, które, czy zakładać, pracować w firmy, które obracają bądź zajmują się surowcami uznanymi przez Rosjan za strategiczne, na pewno wejdziecie w orbitę zainteresowania ich wywiadu. Warto to wiedzieć, podchodząc do nich nie znaczy, że będą chcieli was werbować, ale warto to wiedzieć. Będą szukać na pana haków. Już znaleźli. Dla mnie haków jest pełny. Ja mam wyrok już przecież. Ja jestem przecież skazany, także już wiadomo. Nie ma problemu. Gosia Dymna. Tak bym nie nazwał. Tam jest wielu fajnych, uczciwych ludzi, a to, że politycy, którzy nimi rządzą, nie potrafią wielu rzeczy, to właśnie. No właśnie. Ja tak właśnie. Komu to przeszkadza? Ja sam uważam. Zresztą ta pani, która niedawno powtarzała to o tych schronach, to dokładnie reklamując moją książkę, to co ja mówiłem z Sebastianem razem kiedyś w audycji w KHT, jeszcze z Łodzi, na temat właśnie cały czas staje to pytanie na wypadek W. Co będzie z ludnością cywilną? Jakie schrony? I tak dalej. My naprawdę nie wiemy. Społeczeństwo powinno być świadome. Tu, gdzie jestem, są schrony. I tu, gdzie jestem, społeczeństwo jest uświadomione. Właśnie. Pan Dariusz Proniewicz nas nie obraża. Pan Dariusz Proniewicz wykonuje zadanie. Ja usiłuję zrozumieć dla kogo. I wbrew pozorom na pewno nie dla żadnego Mossadu, CIA czy innej służby. On to mówi, to jest przedstawiciel polskiej służby, który usiłuje mnie zamknąć. Po prostu. I ja tego nie udowodnię, ale ja bardzo bym chciał wiedzieć i domyślam się jakiej. Tylko, że całkiem możliwe, że jestem poza ich zasięgiem już w tym momencie. A jeżeli będę, a jeżeli jestem, no to trudno, że mnie wsadzą. Zamordują.
Jak pan myśli, czy w polskim wywiadzie o ilości istnieje, są ludzie łaskiego pokroju, dla których liczy się tylko dobro dla własnych? Są tacy ludzie, tylko że, wie pan, oni nie znaczą, ewentualnie ich nie ma. Panie Krzysztofie. Czy niezależna strona społecznościowa dla wszystkich Polaków chodzi o Polonię, może być w Polsce, jak nie, a jak nie, to jaki kraj? Zygmunt Olszewski, ja bym wolał, żeby nie była w Polsce, powiem wprost. No. No gdzie ten pan Proniewicz jest? Dobrze, proszę państwa, skończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Następnym razem zrobimy... Ale ja nie jestem w UK, panie Redster. Ja jestem gdzie indziej. Mam nadzieję, że uda mi się. Niektórzy wiedzą, gdzie jestem, więc mam prośbę, jeżeli ktoś wie w tym miejscu, gdzie jestem, o jakimś mieszkaniu czy czymś, żebym mógł się z żoną i zwierzętami tego, to bym był wdzięczny. Pan Proniewicz przestał. Nie wiem po co. No. Niech tak więcej napisze, jak to zacząłem. Dobra. Pobukowi zupełnie nie w temacie, muszę to napisać. Powiedział pan parę dni temu, że policja powinna wejść do Jakuba A i ocenić sytuację, ale przypomnę, że policja weszła do Blidy, jak się skończyło. Damian Kwieciński, pan znowu o tym. Dobrze, ja dzisiaj widziałem aresztowanie dwóch osób, które było bardzo cywilizowane. Dwóch osób, które zabiło 9-miesięczne dziecko. Ale powiem jeszcze jedną rzecz. Ta reakcja policji, to pokazanie świadczy o tym, że zdaje się ktoś, ten, kto proponował, i powiem to wprost, to o tym świadczy. To jest przesłanka, która czyni prawdopodobnym twierdzenie, że o wiele wcześniej przyszedł ktoś, komu ten 22-letni bandzior, morderca, proponował zabicie tego dziecka. Przyszedł i został przez policję olany. A potem pokazano nam wyciąganie faceta w gatach, pierdół, to wszystko, wszyscy krzyczeli, bo chcieli ukryć własną niekompetencję. Nie może być tak? Czy może być tak? No. Co to było? No. No oczywiście, że się na mnie zrzucą. No i prawdopodobnie, ja prawdopodobnie zginę marno i to już niedługo po prostu. Karol Narodowiec, panie Piotrze, PiS i Platforma Obywatelska prowadzi podatek katastralny. Jest tylko w tym necie i na YouTubie. Proszę pana, ja dzisiaj dałem taki post na Facebooku. Podatek katastralny, będzie czy nie będzie, bo są sprzeczne informacje. Więc przede wszystkim pan Jarosław Kaczyński powiedział, że nie będzie. Ale ja również słyszałem, że ma być tylko za drugą posiadłość, przy czym druga posiadłość, druga własność, drugi lokal to może być na przykład działka. Ktoś ma działkę i mieszkanie, więc na przykład będzie miał podatek katastralny za działkę. Ale rzecz jest w tym wszystkim inna, o wiele gorsza. Dwie rzeczy, które słyszałem na ten temat, powtarzam, nie wiem czy to prawda. Cały czas wierzę panu Jarosławowi Kaczyńskiemu, który powiedział, że tego nie będzie. Jest projekt, żeby to było flexible, w zależności od gminy, od 1 do 10%, co w Warszawie, jak znam życie, będzie 10%. I jest jeszcze jedna kwestia, kto będzie wyceniał od wyceny nieruchomości. A wyceniać będzie państwo. I wyceniać będzie tak, że ten 1% wykończy wszystkich. Rozumiecie państwo? Więc sam jestem ciekaw, czy on będzie, czy nie. No właśnie. No gdzie jest pan Proniewicz? Popełnia pan błąd. Jaki błąd popełniam, panie Dariuszu? Jaki błąd? Że mnie zabijecie? No to mnie przyjedziecie i mnie zabijecie. Taki błąd, że mnie wsadzicie? Nie, ja się nie dam wsadzić. Prędzej mego trupa będziecie mogli jedynie wsadzić. No. Niech pan, ale panie Proniewicz, niech pan powie, dla kogo pan pracuje. Niech pan powie, dla kogo pan pracuje. Proszę bardzo. No, przecież wiem, że to nie jest pana nazwisko. No. No, panie Proniewicz, ja pana bardzo proszę, niech pan powie, kogo pan reprezentuje. Chcę wiedzieć, kogo pan reprezentuje. No niech pan powie tylko, czy jedną z naszych polskich agencji, a ja się domyślę, którą, czy na przykład
Nie, nie poznałem. Ja nie znałem nikogo, pani Leo Elf PWPW. Ja tam byłem tylko, wykonywałem prace zlecone, tylko i wyłącznie zlecenie jako prywatna osoba, nie jako firma, więc nie rozliczałem tego do żadnych tych rzeczy, tylko podatek od tego był. I określone zlecenia dotyczące ustaleń i nie dotyczyło to żadnych pracowników PWPW, tylko ewentualnie tych, których przyjmowano. No. O, widzenie przestrzenne, ja zdaje się pana zaraz tu wyrzucę, brzydko to mówię. No. Nie przesadzam, ale ciekaw jestem, niech pan Proniewicz powie, skąd pan jest. No. Proszę mi powiedzieć, bo chcę wiedzieć, skąd pan jest. No. Jeszcze raz powtarzam, panie tutaj, nie, nie, ja to zaraz tego. Nie przesadzam. Nie przesadzaj, proszę nie używać takich słów u mnie na tym. Proszę, jeszcze raz powtarzam, ja sam nie wiem, czy będzie ten podatek, czy nie. Pan Kaczyński powiedział, że nie będzie, więc wierzę, że nie będzie. No, no panie Proniewicz, od kogo niech pan mi powie? No. W sprawie zamieszkania mam brata, który jest w tym samym kraju co pan. Pyta, czy pogrzebać po stronach i poszukać czegoś dla pana, czy lepiej z polecenia. To znaczy, wie pan, Zadanskowat, jeżeli by się udało, to no lepiej by było rzeczywiście trochę z polecenia i tak dalej, tylko musi być również w tym samym miejscu, co i ja. Bo ja mam tylko tu robotę. Ja tu nikogo nie znam, poza jedną osobą, której jestem wdzięczny, że chce mnie znosić po prostu. No. No więc... Alek Bożenna, kiedy tu się mówi o 1%. No, widzi pan? Dlatego on nie wyjdzie. Dlatego on nie wyjdzie, proszę państwa. Nie wyjdzie, przynajmniej też z wyborami. Dobra, nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Dlatego mówię, proszę państwa, że sam się chcę dowiedzieć. No. Ewa Dawid, ja osobiście nie wierzę, że nie wprowadza do podatku. Wie pani, to równie dobrze może być nazwany podatek od nieruchomości, a nie tylko katastralny, także to wie pan. Wiecie państwo, nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, ja chcę się dowiedzieć od pana Proniewicza, żeby mi powiedział. Panie Piotrze, nikt panu nie chce zrobić i nie zrobi, chodzi tylko o to, że nie każdy ocenia to, co pan robi, nie jest za dobre. Ja jestem człowiekiem, który uważa, że nie powinien pan tego robić. Dariusz Proniewicz, dobrze, ale z pana tłumaczenia wynika, nie wiem dlaczego, że Polacy nie powinni. Pan nie lubi Polaków. Kogo pan reprezentuje? No. A ja to będę robił, proszę pana. I tak. Dzielnicę nie wiem, ale jak się nazywa miasto. No ja mówiłem zeszłym razem, gdzie jestem. Henry Dex, to proszę przeczytać mój raport na ten temat. Nie, nie przeczyta pana, ja go nie opublikuję, bo nie jestem, bo obiecałem, bo właścicielem, zgodnie z umową zlecenia, właścicielem jest PWPW tego wszystkiego. I tam było wszystko opisane. No. Ma zastąpić PIT? To ciekawa, jak ktoś nie ma mieszkania to własności, to w ogóle to będzie płacił jakiś PIT? To dobrze, to wesołe, to ja już w ogóle nie wiem, o co chodzi. Damian, nareszcie doszedł pan i dlatego zrobili z tego cyrk. Tutaj na przykład w wypadku tej 9-miesięcznej dziewczynki policja jest zupełnie niewinna, dlatego że policjanci byli przekonani, że to dziecko jest w rodzinie zastępczej. Sąd ich nawet nie zawiadomił. To też stanowi w ogóle jakiś idiotyzm, jak oni działają. Alice z buty. No Boże, no Maciej, no wszyscy wiedzą, no przecież już wiedzą. Dobra, ja jestem w Trondheim. No. I tutaj pracuję na budowie. O proszę bardzo, cały mój strój. Widzicie, jaki fajny? Fajny, bo nawet nóż mogę nosić. Jeżdżę tym w autobusie, nie wstydzę się, jestem zadowolony i cieszę się. Właśnie. Kronika 13. No właśnie, coś z tym PIT-em to jakaś bzdura. Przynajmniej 0,5%. No to proszę pana, 0,5% to również dla staruszki, której mieszkanie określi państwo, że jest w Warszawie, w centrum, kupione kiedyś ze spółdzielni.
która ma tylko rentę i mieszkanie jest warte jakieś 520 tysięcy złotych, to jest 20 tysięcy 0,5%. Ile to jest tysięcy 0,5%? 2000 z groszami. To też jest bardzo dużo. No. Po prostu. Dobra. Proszę pan, nie ma co tylko robić operację Henedex. Ja nie wiem, wie pan, nie wiem, ja po prostu chciałem się dowiedzieć, czy państwo coś wiedzą. Z różnych rzeczy tutaj to pokazano. Trondheim. Gdzie jest? No, przecież wszyscy wiedzą, w Norwegii. Inaczej się pisze. Dariusz Premier, powinni panowie dowiedzieć za 8 metrów bez sądu? Oczywiście, że powinni, zabrali, bo bez sądu mnie skazali. Skazali mnie, no sądem, także to trzeba się przejmować po prostu. Mam to gdzieś, tu i tak już pewnie leci grupa specjalna, zamknąć mnie po prostu. Już. A ja mówię specjalnie, bo nie chcę, żeby mi zarzucano, że się ukrywam, bo się nie ukrywam, po prostu nie mam. Nie mam i już. Dobra, proszę państwa. Dziękuję państwu za dziś. Pewnie pojutrze zrobię następną KHT. Dobra, puszczę dzisiaj tango na koniec, ok? My wszyscy o tym cholubie, to puszczam tango. Uwaga, leci tango. Tango. Kto to jest Trojan? Henry Dex, nikt sobie nie zdaje sprawy, a ja za to zapłaciłem. Boże, naka czytałem. Rosenberg. Port. Jam jest z tej siły cząstką drobną dziś, a jutro być może mnie zmiecie. Miłości haustem chcę pijanym być, miłości jakiej nie znajdziecie. Przebrana dusza i wybrany mózg. Trzy osoby dorosłe i zwierzaki, ale nie wiem w jakiej cenie. No niezbyt dużej, bo mnie nie stać. Życia bokiem sunem cóż. Nie musi być jak luksusowy. Zostało z tego, co najlepsze. Zostało z tego, co najlepsze. Zostało z tego, co najlepsze. To są rosyjskie kawałki, widzę nieprzestrzenne. Chory pan jest. Więc wypij wódki, kolejny łyk i załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni światła błysk, zapomnij o tym, co na dole, bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią. Piekło czy niebo, pal to sześć, ona jest jak twoją się skończy, to proszę bronią. Powiedzieć. Mówią, przyjaciel to jest przyszły wróg, który się jeszcze nie objawił. Więc komu wierzyć tu na miły Bóg? Sam zbaw się, gdy cię Bóg zostawi. Życie z tłumikiem już gotujesz się, nie można pisnąć nawet słowa. Co dzień umierasz, co dzień. Oczywiście, że tak. Jan jest tej siły cząstką drobną, co wiecznie zła pragnąc, wieczne czyni dobro. U Pana Boga. To jest przy okazji motto mistrza Małgorzaty. U Pana Boga. Pół w piachu. Więc wypij wódki, kolejny łyk i załóż tłumik na pistolet. Gdy mrok rozjaśni światła błysk, zapomnij o tym, co nie na dole. Duży. Ja zarabiam tutaj mało. Bo jakaś ona kocha cię. Zapłaci za tyle, co. Chodzi o to, że była taka możliwość, malutkie.
piekło czy niebo, pal to sześć. Ona jest twoją bronią. Zarabiam masę, szczególnie jako niewykwalifikowany pracownik fizyczny. Dlaczego za dwa tygodnie dostanie pani choluba Karolina? Pani Karolina. Wiecznej miłości krew nie krzepnie. Dużo, bo mi się Małgorzata to jest moją ulubioną książką. I ją mam nawet ze sobą. Gdy śmierć ołowiem serca zepnie, rozgrzane łoże, nie ostro, po prostu czytam. Śmierć to czy miłość, wszystko jedno. Najlepszy moment, widać, Bóg tak chciał. Ja tylko chciałem mieć informację, może ktoś wie, bo tutaj też trzeba, tak wiecie państwo, jako cudzoziemiec nieznający zresztą norweskiego, tylko mówiący po angielsku, nawet dobrze, ale to nie zawsze po angielsku, ja mam ogromne kłopoty, szczególnie, że pracuję na budowie. Ze mną mało kto chce rozmawiać, to jest specyficzny kraj, bardzo fajny, ale... Wypij wódki, kolejny łyk i załóż tłumik na pistolet, gdy mrok rozjaśni. Krzysztofka, tak spotkałem się z takimi przypadkami. Co na dole, bo jakaś ona kocha cię i musisz walczyć o nią. Piekło czy niebo, pal to sześć. Po głowie czwarty rozdział. Ona jest twoją część bronią. Choluba 2. Mam nadzieję, że mi się uda go napisać. Zanim mnie zamkną, bo jak mnie będą chcieli zamknąć, to niestety będę musiał popełnić samobójstwo, w związku, bo się nie dam zamknąć, mówię wprost, ale chcę napisać. Ta droga jest, żeby nią iść. Ta droga jest, by na niej zostać. Na tym zakręcie rozsypany żwir. Prawda ze czy chciał pani stronę zygnęła, ale ja mam jakąś stronę społecznościową, mam KHT, to jest moje. Ja nie, bo ja nie jestem osobą publiczną i nie, ja jestem jako rozwojacy z państwem. Na tym zakręcie wam postawiam krzyż. No niestety trzeba znać widzenie przestrzenne, ale ja mówię dobrze po angielsku, więc to też się liczy. Czy warto było? Z bardzo miłymi ludźmi, z którymi rozmawiam po angielsku. No. Czy warto było? Ponieważ nie piję, jestem w miarę porządny. No. Czy warto było? Warto! Wiadomo jak jest. Dobra, skończył się ten cholub już, żeby powiedzieć państwu do widzenia. Jeszcze jest to tango? Boże. Nie oglądałem pani Jackułem, a znowu na mnie lecieli, to niech lecą, mam ich gdzieś. Nie wchodzę w to, nie interesują mnie to na notabene. Mówili, że jestem tym prowokatorem, czym, czy mordercą. Zamykają, ja dostałem wyrok. Ludzie mi się podobają, którzy się są uśmiechnięci i zupełnie inni niż w Polsce. Nieważne. Dobra. Dziękuję państwu. Dziękuję państwu. Dobranoc państwu. No i prawdopodobnie pojutrze. A prawie do piachu. Ostrady z konformizmu i prymitywnego. Mareczek 1988. Ja wiem, co pan mówi. Dobra. Dziękuję państwu. Dobranoc. Do następnego razu. Prawdopodobnie po pojutrze zrobimy sobie. Po pojutrze zrobimy następną KHT. I zobaczymy może również na jakiś zawodowy temat. A teraz się powoli wyłączam. Dobranoc państwu. Cóż, do następnego razu, o ile nadejdzie.